Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na drugim treningu rodzinnym, domowym. Dzisiaj obciążeniem naszym będą organizmy żywe. Nasze dzieci, my mamy ich kilka, czyli możemy stopniować obciążenie. Wy możecie wykorzystać swoje dzieci, jeśli macie, jeżeli nie, to dowolne przybory, które się do tego nadają w domu. Zapraszamy Was na wspólny trening. Bawcie się dobrze. Czynnik numer jeden, zarzut i wypchnięcie w górę z dzieckiem. Możemy dołożyć do tego przysiad oczywiście. Dziękuję Ci obciążeniu, proszę. Powiem zacząć od mniejszego. Bardzo ważne, żebyśmy trzymali plecy proste. Zatem więcej razy. Dobrze. Przysiad numer dwa. Przysiad z dzieckiem na karku. Jak no? Ty próbuj. Podobnie jak w poprzednim treningu, kolanka nie wyprzedzają palców. Ćwiczenie numer 3. Skłony tułowia z przekazywaniem sobie obciążenia. Panowie, a wy jak robicie? Brawo! Ćwiczenie numer 4. Półpompki i pompki z przybiciem piątki z opcją również obciążenia. Szybko, tata! I obiecane obciążenie. No, trzymaj się. Obciążenie może okazać się zbyt duże, także nie forsujcie się. Ćwiczenie numer 5. Na mięśnie brzucha skrętoskłony. Na początek zacznijcie na sucho, później dołóżcie sobie obciążenie jak my. Kolejne ćwiczenie to jest pozycji plank, wykonanie samej pozycji plank na czas. Dołożymy do tego piłę, nazwaliśmy to ucieczka przed buziakiem mojej żony. Albo męża. Albo męża. Panowie, deseczki. Pierwszy plan nie działa. Nie udało się uciec. Ćwiczenie numer 7. Na nogi, nie ma się na łydki. Precyzyjnie mówiąc, spięcia na palce. Znajdźcie w domu jakiś stopień, schodek i jakąś poręcz do przytrzymania się. Jak nie macie poręczy, możecie wykorzystać swoje dziecko. Możecie też wykorzystać siebie nawzajem. Maksymalne spięcie na palce i maksymalne wychylenie piętami w dół. Mój syn się domaga, że chce być moim obciążeniem. Można na jednej nóżce. Też to na jednej nóżce. Jeżeli rozgrzejemy się, możemy w drugiej, trzeciej serii przejść do spięcia na palce na jednej nocy. Pamiętajmy, żeby jedną i drugą nogę zrobić równie mocno z tą samą ilością powtórzeń. Dzieci poszły się bawić, a my wykonujemy swój trening dzisiaj. Ćwiczenie jedno po drugim. Ilości serii, ilości powtórzeń macie przy każdym ćwiczeniu na dole ekranu. Stosujcie się do nich. Możemy je wykonać zarówno w postaci treningu siłowego, czyli wykonujemy każdą serię jedną po drugiej i dopiero przejdziemy do następnego ćwiczenia, albo w postaci obwodu stacyjnego, jak na poprzednim naszym treningu. Życzę Wam udanej zabawy i do zobaczenia na następnym treningu.